Wiadomo już, z których list wystartują w nadchodzących wyborach partie, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym. W losowaniu Państwowej Komisji Wyborczej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przypadł numer 5. Kasiu, przybijamy piątkę. Myślę, że ten numer listy będzie dla nas szczęśliwym numerem. W jesiennych wyborach parlamentarnych wystartuje 7 komitetów wyborczych o charakterze ogólnopolskim. Z jedynki startuje PiS, z dwójki PJN. SLD wylosował numer 3. Czwórka przypadła Ruchowi Palikota, szóstka Polskiej Partii Pracy, sierpień 80. Natomiast 7 Platformie Obywatelskiej. Nasi kandydaci są wśród wyborców. To oni prezentują stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarte w programie, prezentują swoje poglądy na rozwiązywanie problemów lokalnych, bowiem człowiek jest najważniejszy i z ludźmi nasi kandydaci będą przebywać w najbliższych dniach. Taka jest nasza kampania wyborcza. Kampania, która prezentuje program, który prezentuje nasze hasło wyborcze. Jesteśmy sprawnie przygotowani. Dzisiejsze wyniki i rozstrzygnięcia co do numerów list w ogóle nas nie zaskoczyły. Pokazujemy sprawność sztabu wyborczego, pokazujemy również naszych kandydatów, ludzi wśród wyborców. Podczas konferencji na temat list wyborczych PSL pokazał też nowy spot wyborczy, w którym prezentuje kandydatów reprezentujących ludowców w nadchodzących wyborach. Szanujemy tradycję, ale jednocześnie stawiamy na silną, nowoczesną, europejską Polskę. Dokonamy tego. Razem możemy więcej. PSL od ponad 100 lat służy Polsce i Polacy to doceniają. Chcemy dla wszystkich normalności, stabilizacji, bezpieczeństwa, byśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy ludźmi dialogu i porozumienia. Chcemy takich rozwiązań, które pozwolą na wyrównywanie szans dla najbiedniejszych regionów, bo Polska jest jedna. Młodzi, zdolni, dobrze wykształceni. Tacy są ludzie teraz w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jesteśmy najlepszą inwestycją w przyszłość. Polskie Stronnictwo Ludowe to zgrana drużyna. Staniemy na podium. Nasz kraj potrzebuje teraz mądrego wyboru. Głosujemy na PSL, głosujemy na bezpieczną Polskę, głosujemy na równość wolności. Bo człowiek jest najważniejszy.